Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Jakiś czas temu, pracując przy filmie opisującym YouTuberów, którzy dopuścili się zbrodni, natrafiłem na historię YouTubera o nazwie Juniper Crossing, którego historię przybliżyłem wam właśnie w tamtym filmie. Zaciekawił mnie fakt, że komej przynależności Dylana do kultu, który ten nazywał się Blood Over Intent. Poszukałem informacji na ten temat i żałuję, bo spodziewałem się czegoś zdecydowanie mniej niepokojącego. Owy kult istnieje, a po zagłębieniu się w jego podstawy mogę Wam zagwarantować, że to, o czym za chwilę opowiem, będzie jedną z najbardziej przygniatających i ponurych rzeczy, na temat jakiej dane było mi stworzyć film. Pierwsze przesłanki o rytuale Blood Over Intent datowane są na rok 2013, jednakże materiały ze starszych lat są praktycznie nie do odnalezienia. Setki kanałów powiązanych z omawianą sektą jest nieaktywnych, usuniętych lub od dawna pozbawionych treści. O ile od tamtego czasu członkowie wewnątrz organizacji coraz bardziej fascynowali się odprawianiem rytuałów dla swojego boga, tak większość społeczeństwa zwyczajnie nie wiedziała o istnieniu takiej grupy. Gdy społeczność krwawych obrzędów rosła, na jaw wychodziło więcej informacji, które do dzisiaj potrafią być konfundujące, jednakże po 10 latach istnienia tej organizacji możemy już je zebrać w całość i połączyć niektóre fakty. Blood Over Intent to satanistyczna grupa, której wyznawcy wierzą w nadejście końca świata, a jedyny sposób, żeby to przetrwać, to wpisać się do diabelskiej księgi Życia, mogącej przyjąć w swoje ramiona jedynie 144 tysiące osób. Cała społeczność Blood Over Intent jest bardzo zżytą i wspierającą się wzajemnie grupą, subskrybując oraz komentując zaciekle swoje filmy. z Zanim przejdziemy do omawiania, czym owe filmy są, obejrzyjcie jeden z nich. To co widzieliście, to przykład jednego z krwawych rytuałów. Całość jest bardzo prosta. Należy napisać swoje intencje na kartce papieru. Wiele osób poza czystym tekstem dodaje do tego rysunki oraz demoniczną symbolikę czy mistyczne słowa zapisane w nieznanym języku. Kolejnym krokiem jest spuszczenie krwi z dłoni lub najczęściej palca bezpośrednio na kartkę z intencją. Ten prosty czyn już gwarantuje nam miejsce wśród 144 tysięcy szczęśliwców, którzy przetrwają apokalipsę, często dla wzmocnienia swojej pozycji w księdze życia gdzie zbierane są intencje, wyznawcy rysują dodatkowe symbole swoją krwią, tak jak pentagramy czy przeróżne dziwne znaki. Momentami dochodzą do tego inne elementy rodem z liturgicznych diabelskich mszy. To, czego dopuszczają się wyznawcy, nazywane jest krwawą magią. Jest to wiara w to, że zaledwie kilka kropel krwi może być wykorzystane jako medium, łącznik między rytualistą a jego pragnieniem. Krew jest świętym składnikiem do wykonywania zaklęć dzięki swojej wyjątkowej mocy. Składanie jej pod postacią ofiary jest obdarowaniem bóstw, którzy przychylniej patrzą na prośby wyznawców oraz ich własnoręcznie podpisane krwią kontrakty. Bracia i siostry krwi, jak sami siebie nazywają, często powołują się w swoich intencjach o zdrowie dla Mary Barnes. Są tutaj dwa możliwe wyjaśnienia. Pierwszym jest fakt istnienia pochodzącej z Anglii artystki oraz pisarki urodzonej w 1923 roku pod takim samym imieniem oraz nazwiskiem. Pani Barnes w latach 50. została zdiagnozowana jako schizofreniczka i przez kolejnych 50 lat żyła z tą chorobą, jednocześnie oddając się swojej pasji, czyli malarstwu. Jej prace, zaczynając od kolorowych tworów, z czasem stawały się czarno-białymi, lekko niepokojącymi mazidłami. Mary zmarła w 2001 roku. Wyjaśnieniem może być Mary Barnes Mackowicz, osoba kryjąca się za nieistniejącym już kanałem na YouTube. Używając strony Wayback Machine jesteśmy jednak w stanie podejrzeć, jak owy kanał wyglądał i widać, że 12 marca 2022 roku na kanale publikowane były filmy o nazwie Blood over Intent, nazywanie tego życiową misją czy siebie samej mroczną boginią. 10 kwietnia 2021 roku nie widać niestety miniaturek filmów, ale widać ich nazwy i stąd też wiemy, jak wiele. Intencji musiało być nakładanych przez Mary. Barnes była, a może nadal jest wielbiona przez wyznawców jako bogini. Częstym motywem w intencjach jest zwracanie się do Mary jako bogini ciemności lub bogini dziesięciu tysięcy imion. Identycznie, bo boginią dziesięciu tysięcy imion nazywana była ISIS, egipska bogini płodności. I być może to dlatego wszyscy wyznawcy nazywają siebie braćmi i siostrami krwi. Kultyści często pragną w swoich intencjach, aby sprowadzić niebo na Ziemię. Stworzyć tutaj raj zbudowany ze 144 tysięcy członków kultu. Liczba ta nie jest przypadkowa, a wydaje się być zaczerpnięta bezpośrednio z wierzeń świadków Jehowy. Kiedyś członkowie doktryny świadków wierzyli, że gdy religia osiągnie 144 tysiące wyznawców, to rozpocznie się Armagedon, czyli przejęcie władzy przez Królestwo Boże poprzez wypędzenie demonów z naszego świata. Ciało kierownicze myliło się co do interpretacji słów Biblii, ponieważ nic takiego Jakiego się nie wydarzyło? Obecna interpretacja mówi, że kiedy rozpocznie się Armagedon, 144 tysięcy najbardziej oddanych świadków natychmiast dostanie się do nieba, a pozostali świadkowie jechowy pozostaną na ziemi, by żyć tutaj wiecznie. I być może to o taki raj właśnie chodzi kultystom z krwi ponad intencją. Chcą przejąć ziemię. Zrobić tutaj miejsce dla 144 tysięcy najwybitniejszych jednostek i żyć wiecznie. Poza boginią, kult wydaje się mieć samozwańczego lidera. Mark Brown jako pierwszy opublikował swoją krwawą intencję w formie wideo na YouTube już w 2013 roku. Posługujący się pseudonimem Quasiluminus, Mark wierzy, że jest prawdziwym szatanem. Diabłem w ludzkiej skórze, zesłanym na ziemię, żeby sprawować rolę antychrysta, przywódcy krwawego kultu. Wierzenie Blood Over Intent odrzuca wiarę w Ziemię jako glob. Uważają oni, że Ziemia jest płaska z dwoma słońcami po każdej ze stron. Nad głowami jest to klasyczna znana nam żółta kula słoneczna, podczas gdy pod dyskiem znajduje się czarne słońce. Mark chce udać się do centrum Ziemi, ponieważ tam znajduje się Rajski ogród Eden, kolejny element ukradziony od świadków Jehowy, ale żeby się tam dostać, musi aktywować Most Mrozu. A żeby aktywować Most Mrozu, musi najpierw zebrać 144 tysiące nazwisk w Księdze Życia. Twierdzi, że jest w jej posiadaniu, gdzie cały czas zapisuje nazwiska wyznawców, a ci unikną pozagrobowego życia pełnego niekończących się bezcelowych cierpień. Jedynym sposobem na uniknięcie czegoś takiego jest wykonanie rytuału Blood Over Intent, co zapewni życie w niebie na ziemi. Lauren M. Pavey wydaje się być aktywnym członkiem grupy Blood Over Intent. Opis jej profilu brzmi Szatan. Król piekła Mark Brown zbiera 144 tysiące swoich zapieczętowanych wybranych. Ogród Eden jest prawdziwy. Jeżeli to nie brzmi dla Was fanatycznie, to warto spojrzeć na jej wpis z 1 marca 2020. Cały jej post poświęcony jest różnym cytatom samego szatana, czyli właśnie Marka Browna, gdzie warto zwrócić uwagę na jeden konkretny. To ma być dla Ciebie jasne. Ja mam władzę nad śmiercią i nikt inny. Dołączysz do mnie publicznie we krwi i wypełnisz Księgę Życia, lub wygaśniesz. Wiem, gdzie znajduje się źródło młodości i zamierzam zdobyć życie wieczne. Nie chcę pieniędzy, czci ani rad. Dołączysz do mnie we krwi, lub wygaśniesz przez Księgę. Bracia i siostry krwi są wszędzie, rozsiani po całym globie. Jedni podpisują cyrograf na własne życzenie, chcąc dostać się w szeregi armii szatana. Inni robią to nieświadomie, wykonując blad over intent w akcie desperackiego szukania pomocy u nadprzyrodzonych mocy. Według członków grupy nie da się z niej uciec. Raz wypełniony kontrakt pozostaje ważny do końca twojego życia, niosąc za sobą skutki opisane powyżej. W całej tej okultystycznej historii istnieje jednak jeden filar, który jest... Poniekąd zabawnym elementem naprawdę niebezpiecznego ruchu. Ostatnim krokiem po wypełnieniu kontraktu jest umieszczenie z tego filmu na YouTube. Dlaczego taka mroczna, tajemnicza rząd na krwi organizacja wybrała sobie platformę ze śmiesznymi filmikami do publikacji swoich działań? Najprawdopodobniej po to, by dowody w postaci wideo zostały zapisane przez innych członków i dostarczone do zarządcy, jednakże ten jeden ruch sprawia, że odbiera to całkowitą powagę kultowi, który szczyci się wielbieniem szatana. Najwidoczniej kult istnieje nie tylko po to, by go wielbić i szukać jego wielbicieli, ale też rozsiewać szatańskie nasiona w miejscach w których najmniej byśmy się tego spodziewali, licząc na pozyskanie nowych wyznawców. Ta pułapka na duszę nie patrzy na to, czy wierzysz w szatana, czy też nie. Jest to kult pełen ogłupionych i zaślepionych ludzi, którzy czują się wyjątkowo, ponieważ mówi się im, że mają moc ujawniania i uzyskiwania dostępu do prawdy, odróżniania się od zwykłych ludzi i oznaczania siebie jako odrębnych i potężnych. Nie trzeba być członkiem tajnego stowarzyszenia, a nie uczyć się skomplikowanego nowego słownictwa lub teologii, żeby w to uwierzyć. Jest to prosty i bezpośredni zabieg, sedno praktyki religijnej. Wystarczy zarzucić sidła pomocy na osobę, która tego najbardziej w danym momencie potrzebuje, a na pewno taka się złapie. Dziękuję za oglądanie. Jak zwykle proszę Cię o wyrażenie swojej opinii w komentarzu oraz jeżeli film Ci się spodobał, to o odwdzięczenie się łapką lub subskrypcją. Liczę też na to, że nie jesteś członkiem Blood Over Intent, ale jeżeli jest jednak zupełnie odwrotnie, to czekam również i na Twój punkt widzenia. Tymczasem ja uciekam, do zobaczenia w kolejnym filmie Czarne Serce. Sprowadź niebo na dla dobra wszystkich.